obiekt, o którym chciałem dzisiaj Państwu mówić, jest rzeczywiście wielu znany. Nazywa się, jak to w tej chwili mówi się modnie, obiektem kultowym studenckiej kultury, kultury akademickiej w Krakowie. Klub Studencki Rotunda, położony nawet nie tak bardzo daleko stąd, praktycznie przy Błoniach, ulica Oleandry, ale on stanowi element większej całości i z tym związane były pewne problemy. I co? Przepraszam bardzo. Nie, to nacisnąłem, tak? Dobrze. Zacznę od historii. Po pierwszej wojnie światowej Uniwersytet Jagielloński miał poważny problem, jeżeli chodzi o miejsca dla studentów. Raptem miał tylko jeden akademik na 145 miejsc, więc konieczne było postawienie nowego obiektu, najlepiej co najmniej na około 500 miejsc. Miasto Kraków zaproponowało teren bardzo interesujący, mianowicie ciąg fortyfikacji idący wzdłuż obecnych alei został zlikwidowany jeszcze przed I wojną światową. No i na tym terenie, to jest Park Jordana, tutaj postanowiono zrobić tak zwaną dzielnicę reprezentacyjną, składającą się z ważnych obiektów dla miasta. Miał to być i tak zwany drugi kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego z Biblioteką Jagiellońską, właśnie z tym wielkim akademikiem i potem miały powstawać kolejne nowe budynki wydziałów uniwersyteckich, jak też w samym narożniku miało powstać i ostatecznie powstało Muzeum Narodowe. Jak widać na tej mapie wojskowej jeszcze czasów, kiedy fortyfikacje funkcjonowały, teren był bardzo trudny, tu były rozlewiska rudawy, także pod względem konstrukcyjnym była to sprawa raczej niezbyt prosta do rozwiązania. Ta rudawa później po skanalizowaniu płynęła o tak jak tutaj widać tędy, ale ten teren nadal był mokry. Przepraszam bardzo, za daleko poleciałem. No i teraz polecono ten projekt wykonać ówczesnemu architektowi Uniwersytetu Jagiellońskiego Wacławowi Krzyżanowskiemu. Tutaj jest działka, jak widać na rzucie zbliżonym do trapezu i od razu Krzyżanowski założył, co jest tutaj w jego wypowiedzi, którą tutaj cytuję, ale oczywiście nie będę Państwu tego teraz czytał, że stawia akademik składający się z tych w sumie czterech skrzydeł, natomiast w tym narożniku stwierdził, że jest najlepsza lokalizacja na obiekt, powiedzmy, recepcyjny, a jednocześnie reprezentacyjny. Tutaj miały sale zebrań, wieców, przedstawień. Z drugiej strony szatni i westybul, główne wejście do akademika miało znajdować się właśnie tutaj. Budowę rozpoczęto od tego skrzydła, czyli od strony wschodniej. Jak widać tutaj miał to być taki modernizm, ale w wersji tej bardziej klasycyzującej, która była tutaj modna zaraz po I wojnie światowej. Zachowały się fragmenty oryginalnego projektu. Tu obok po lewej stronie jest broszurka reklamowa, którą wtedy też wydano. No i jak miała wyglądać cała ta część tak zwana reprezentacyjna wejściowa? Mianowicie tutaj zwraca uwagę wielka sala o średnicy 20 metrów z charakterystycznymi kolumnami, po trzy kolumny zestawione tutaj i na środku szklana kopuła. Tu oczywiście miała być jeszcze galeria, bo na górze zaplanowano coś w rodzaju punktu widokowego. Trafiłem w archiwum na projekt, który nie był jakoś do tej pory analizowany przez historyków architektury polskiego modernizmu. Mianowicie zasadniczo jest to projekt budowlany dla południowego skrzydła akademika, ale na tym jest
wrysowany ołówkiem przez Krzyżanowskiego nowy, zmodernizowany projekt tej części reprezentacyjnej. Nawet tu jest ślad po ostrzu cyrkla. Jak widać, już zrezygnował wtedy z tych kolumn, miały tu być tylko pilastry. Rozwiązanie znacznie uproszczone, ale już zgodne ze stylem koło 1930 roku, to dokładnie 1928 rok. Tak miało to, miał ten obiekt wyglądać z zewnątrz. Parterowy, jak widać, z wielkimi oknami. Notabene okno z tyłu raczej było tylko atrapą, to w tym ukośnym narożniku, gdyż nie mogłoby wychodzić przecież bezpośrednio na scenę. I na górze szklana kopuła i punkt widokowy, bo drzewa przy ulicy były na tyle niewielkie, ulica 3 Maja, że nie zasłaniały widoku i na kopiec Kościuszki, i na Błonia. Skrzydło południowe robiono jeszcze według tego samego projektu, wobec czego też powstał ten potężny gzyms, podziały pilastrowe, ale oddane zostało do użytku w 1931 roku, zaczął się wielki kryzys i zaczęły się problemy. W tym samym roku zrezygnował z wykonywania projektu i nadzoru nad budową Wacław Krzyżanowski ze względu na to, że zaangażował się w sprawę budowy, znaczy na początku projektu, później budowy Biblioteki Jagiellońskiej i w drodze konkursu nowym architektem, projektantem tego obiektu, tego akademika razem z częścią reprezentacyjną został architekt Stefan Piwowarczyk. Wiosną 1931 roku Komitet Budowy drugiego Domu Akademickiego UJ-u zmienił wytyczne dla projektanta, sugerując, żeby jednak zrobiono tutaj centralne wejście do domu zgodnie z wcześniejszymi pomysłami, ale jednak żeby salę przenieść o piętro wyżej, tu zrobić na dole dużą recepcję, gdzie miały być również lokale użytkowe różnego rodzaju, zaraz Państwu to pokażę. Natomiast na górze właściwa sala miała się znajdować. No, znowu coś nacisnąłem, nie to co trzeba. I teraz tak wyglądał projekt Piwowarczyka. Zachowały się tylko zdjęcia modelu, ale w każdym razie w narożniku widać właśnie tę salę z charakterystycznym podniesieniem tutaj w tej górnej części, kryjącym pod spodem kopułę wielkiej sali, a jednocześnie stanowiącym ten punkt widokowy w okolice. Projekt zachował się właściwie w całości. Jest na tyle precyzyjny, że widać tu bardzo dużo. W kondygnacji podziemnej skład krzeseł, bo ponieważ sala miała być wielofunkcyjna, więc przewidywano demontaż krzeseł, kiedy miała tam być inna funkcja. Kotłownia, oczywiście pomieszczenia techniczne, magazynowe i tak dalej. Na parterze duży wejściowy westybul, sklep dla mieszkańców akademika, kiosk z gazetami, drugi z tytoniem, dwie budki telefoniczne, portier tutaj i oczywiście kasa na imprezy, które były dostępne dla osób z zewnątrz, obok szatnia jedna, druga. Także pomysł wydawał się dość przemyślany. Natomiast to zwraca uwagę, że mamy tutaj wtedy i windy, dwie windy są, i potężne wyjścia na zewnątrz, na dziedziniec, i potężne klatki schodowe. Jedna, schody główne prowadzące na pierwsze piętro i po bokach klatki schodowe idące wyżej również. Z boku, od strony północnej, było połączenie z akademikiem, właśnie z klatką schodową akademika, która również mogła pełnić funkcje ewakuacyjne w razie potrzeby. Piętro mamy tutaj rozrysowane w wersji sali widowiskowej. Łącznie ta sala miała mieć 411 miejsc siedzących. Nie wiem, jak to było rozwiązane w projekcie, tego nie zaznaczono. Tutaj są potężne okna, więc prawdopodobnie musiały tu być jakieś żaluzje albo po prostu zasłony. No i tu mamy dalej zespół właśnie tych wyjść, bo to te pomieszczenia miały się bezpośrednio komunikować wtedy z akademikiem. Górna część sali
z galerią, dwie loże po bokach, na górze również garderoby dla artystów występujących na scenie. Więc wyglądało to, można powiedzieć, spójnie, dość ciekawie. Zaraz może mi się uda pokazać jeszcze dalej. Teraz widokowy, w cudzysłowie rekreacyjny, ale właściwie on mógł do wielu różnych funkcji służyć. Przekrój jest na tyle precyzyjny, że w zasadzie pozwala nawet określić, jaka była dyspozycja tych wnętrz, jakie podziały stolarki. Także było to dość interesujące. Tu mamy elewację od strony ulicy 3 Maja, elewację zachodnią, czyli od ulicy Oleandry. I teraz niestety ze względu właśnie na problemy finansowe budowa w pewnym momencie stanęła. Dopiero w 1934 roku wizyta prezydenta Mościckiego pomogła, znalazły się pieniądze na kontynuację prac, ale oczywiście dla uniwersytetu najważniejsze były części związane bezpośrednio z akademikiem, a nie ta część reprezentacyjno-komercyjna, jak ją wtedy zaczęto nazywać. Wobec czego prace trwały przy tych częściach przy akademiku. Rotunda została wykonana, ale ostatecznie w stanie surowym i prace wykończeniowe zaczęły się w niej dopiero w lipcu 1939 roku. I oczywiście nie zdążono jej skończyć do początku września 1939 roku. W czasie wojny w domu akademickim mieściły się koszary SS. Być może wtedy zamurowano te wielkie okna na parterze. Przepraszam. Te wielkie okna na parterze wprowadzają z małe okienka istniejące również obecnie. I teraz po wojnie od razu rozpoczęto, że tak powiem, kontynuację remontu. Na początku już w październiku 1945 roku zaczęło to funkcjonować prowizoryczne kino. W międzyczasie, w roku następnym usunięto architekta Piwowarczyka, który do tego czasu pełni funkcję architekta uniwersytetu. Potem postanowiono zrobić tutaj stałe kino, zakupiono krzesła, założono parkiet, odmalowano wnętrza, inne prace adaptacyjne. W 1949 roku lastrico, sufit sali rotunda i tak dalej. Dalsze prace wykończeniowe. Wobec czego obiekt, z tym, że ciekawe, że obiekt mimo tych prac wykończeniowych funkcjonował niemal cały czas. A jeszcze tu chcę zwrócić uwagę, to jest na tym zdjęciu z dołu, z lewej strony, mamy ten taras widokowy, który wtedy rzeczywiście służył dla studentów. I teraz w 1957 roku przebudowa rotundy dla celów kinowych. Było tutaj kino łącznie na 580 miejsc, no ale już zaczęły się dziwne przeróbki, które tutaj widać. Oddzielenie akademika ścianą, już zamurowano te otwory, które prowadziły wcześniej do wyjścia ewakuacyjnego. Zamurowano tutaj przejścia na balkon, pojawiły się osobne wejścia. Z drugiej strony również dostęp do dalszej części akademika został zamknięty. I tak stopniowo ograniczono te wyjścia ewakuacyjne. I teraz prawdopodobnie podczas rozbudowy Rzaczka przed jubileuszem Uniwersytetu Jagiellońskiego skuto ten piękny gzyms, który Krzyżanowski jeszcze zdążył wybudować w skrzydle południowym. Otynkowano elewację. Rotunda potem w 1968 roku została zamknięta pod pretekstem remontu. Ten remont zakończył się w 1974, wtedy w końcu roku została otwarta, oddana do użytku. Zakres remontu obecnie jest niestety nieznany, brak dokumentacji. Kolejne przebudowy były prowadzone już całkowicie, że tak powiem, na dziko, nie ma śladu ich w jakichkolwiek dokumentach, ale w rezultacie, ponieważ były dalsze przeróbki wnętrz. Koło 2015 roku, ponieważ wind nie zrealizowano przy przebudowie kotłowni, wykorzystano istniejące szyby żelbetowe, w których miały być zamontowane windy, na wpuszczenie tamtędy przewodów wentylacyjnych z kotłowni gazowej, wobec czego w tym momencie
już praktycznie przywrócenie tych wind jest niemożliwe. I w końcu we wrześniu 2016 roku rotunda została zamknięta na wniosek Straży Pożarnej z powodu braku dróg ewakuacyjnych. Faktem jest, że na piętro wchodziło się już jedyną klatką schodową, pozostałe istniały, ale były zamknięte i nie było do nich dostępu, bo to było efektem właśnie tych przewodów robionych bez jakiejkolwiek kontroli, całkowicie na dziko. No i teraz tak wyglądają te wnętrza, piwnice, parter w chwili obecnej. Ale obiekt jest całkowicie martwy, stoi pusty. No i wreszcie w 2019 roku, kiedy opracowywałem historię rotundy, określiłem wnioski w sposób taki, który wydaje mi się, że z mojego punktu widzenia był bardzo dobry, natomiast z punktu widzenia udostępnienia obiektu do użytkowania okazał się, jak to ładnie mi powiedziano, niepraktyczny. Mimo niedokończenia realizacji projektu Wacława Krzyżanowskiego, zmienionego przez Stefana Piwowarczyka oraz wielu przekształceń, budynek wraz z całym drugim domem akademickim zachował do dziś w całości wartości historyczne, naukowe oraz znaczną część wartości artystycznej. Zatem spełnia podstawowe warunki dla zabytku, pozwalające na jego wpis do rejestru. Obiekt do tej pory wpisany do rejestru nie jest. Uniwersytet nie chce za bardzo go wpisywać, argumentując, że musi go i tak przekształcić, o czym za chwilę powiem. Pierwszym warunkiem jakichkolwiek działań w rotundzie jest uporządkowanie relacji między domem studenckim i samą rotundą. Albo korekty granic własności, albo powrót do wspólnego zarządzania całością zespołu. W tym momencie akademik po prostu wszedł do niektórych pomieszczeń związanych bezpośrednio z rotundą. No i bez uporządkowania tego nie da się funkcjonować. Należałoby dążyć do wyeksponowania pierwotnej formy elewacji i wnętrz rotundy, wersji optymalnej z wprowadzeniem przynajmniej w części detalu architektonicznego projektowanego przez Stefana Piwowarczyka. Uzyskane w kwerendach archiwalnych w oparciu o analizę analogii informacji pozwalają w znacznym stopniu przywrócić wiele elementów pierwotnie zamierzonego wystroju i wyposażenia. Nie zachowały się niestety rysunki wykonawcze, ale są bardzo dokładne opisy do kosztorysu, precyzyjnie określające, jak poszczególne elementy, jak okna, jak drzwi miały wyglądać, jakie miały mieć podziały, jakie wymiary. W oparciu o to plus analogię można było wiele problemów rozwiązać. Zachowany jest między innymi ten obiekt projektu Stefana Piwowarczyka, dom studencki na Wojka, więc można zorientować się, co tam było planowane. Było dokładnie, ponieważ są dokładne opisy stwierdzające, gdzie który element miał wyglądać, jak miał wyglądać. Praktycznie nie mamy tylko wzoru dwubarwnej posadzki w sali rotundy. A realia wyglądają tak. Mianowicie, ponieważ obiekt stracił swoją pierwotną funkcję, stał przez dobrych parę lat nieużytkowany, okazało się teraz, Wydział Architektury jednoznacznie to stwierdził, że tylko gdyby niezwłocznie był dostosowany do podstawowych wymogów Straży Pożarnej, czyli by przywrócono te drogi ewakuacyjne, prawdopodobnie by mógł funkcjonować dalej. Ponieważ to nie nastąpiło, po utracie funkcji obiekt obecnie wymaga dostosowania do wszystkich obowiązujących warunków technicznych dla obiektów tego typu, w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym pojawił się nowy projekt. W piwnicach dalej funkcja magazynowa oczywiście, to jest najmniejszy problem. Na parterze, tak jak to ostatnio funkcjonowało, w latach 80. i 90. mamy tutaj salę wielofunkcyjną, która może być zarówno salą na jakieś kameralne imprezy, jak też na restaurację czy kawiarnię. Łącznie około 130 osób mogłoby się tutaj zmieścić, więc nie najgorzej. Tutaj dalej szatnia, przejścia na wyższą kondygnację. Wizualizacja tak przedstawia. Ten strop kasetonowy żelbetowy jest. Do chwili obecnej wygląda tak samo, tutaj tylko zmieniono jego kolor. Natomiast piętro, tutaj już jest większy problem,
bo ja chciałem przywracać tutaj wersję projektu Piłowarczyka, tym bardziej, że właśnie dokładność projektu pozwalałaby na przywrócenie w całości. Natomiast jest to możliwe praktycznie tylko w pomieszczeniach zewnętrznych, to foyer tutaj na przykład, gdyż tutaj, tu mamy tą pierwotną salę, ale ponieważ muszą być wejście dla niepełnosprawnych również na scenę, dla artystów również na scenę niezależne wejścia, wobec czego sala się naraz skurczyła i mieści maksimum 180 osób na tej kondygnacji. Na kondygnacji następnej, to jest wizualizacja, na kondygnacji następnej, tutaj jest, mam wersję, którą otrzymał projektanta, gdzie miały być tak zwane loże zamiast dawnego, w cudzysłowie, balkonu. Natomiast oczywiście zamiast normalnej loży mogły tu być ustawione rzędy krzeseł, czyli byłyby dodatkowe miejsca, łącznie maksimum około 40 miejsc. Czyli łącznie zamiast tych prawie 600, jak to projektował Piłowarczyk, w obecnych warunkach byłoby około 220 miejsc. Ale w każdym razie obiekt by żył, coś się tutaj działo. Na razie decyzji jeszcze nie ma, co do tego trwają ciągle rozmowy, najtrudniejsze między właśnie Rzaczkiem, czyli użytkownikiem akademików, a Biurem Remontów i Inwestycji Uniwersytetu, bo jednak te podziały muszą to być zrobione troszeczkę inaczej, podziały własnościowe, żeby ten obiekt mógł funkcjonować. Co z tego wyjdzie, to się okaże. To jest jeszcze ten widok z góry. Jedyne, co na pewno by się udało odzyskać, to elewacja. Na dole została ocieplona, samowolnie zresztą, styropianem. Natomiast góra pozostała z tynkiem, oczywiście tym stawianym, robionym po wojnie. Ale wiemy dokładnie, jak to miało wyglądać. Wiemy, gdzie miał być sztuczny kamień, gdzie miały być tynki, jak i oczywiście słynna tarabona, która wtedy była bardzo modna i używana. Więc dałoby się przywrócić tę formę w całości. Nawet ta balustrada jest, jak się okazuje, oryginalna. Oczywiście taras widokowy przestałby, nie byłby w tej chwili dostępny, bo zmieniono układ akademików, nie ma już po prostu wyjścia na ten taras. Ale w każdym razie byłaby jakaś namiastka tego, co było kiedyś tutaj projektowane. Czy do tego dojdzie, trudno powiedzieć, czas pokaże. Dziękuję bardzo.